Coplicowie zmieniano kampanii i plany. Do sędziego wpadł nagle robak zadumany i rzekł. Sędzio, to bieda nam z tą panią ciotką. Z tą panią Telimeną, kokietką i trzpiatką. Kiedy Zosia została dzieckiem w biednym stanie, Jacek ją Telimenie dał na wychowanie. Słysząc, że jest osoba dobra, świat znająca, postrzegam, że ona coś nam zamąca. I trybuje, i pono. Tadeuszka wabi. Śledzę ją. Albo może bierze się do hrabi. A może do obu razem. Obmyślmy więc środki, jak się jej pozbyć. Bo z tego mogą urość plotki, zły przykład i pomiędzy ukosami zwady, które mogą pomieszać twe prawne układy. Układy? Krzyknął sędzia z niezwykłym zapałem. Z układów kwita, już je skończyłem, zerwałem! A to co? Przerwał robak. Gdzie rozum? Gdzie głowa? Co tu mi wasze bawisz? Jaka burna rucha! Nie z mej winy, rzekł sędzia. Proces to wyjaśni. Hrabia, pyszałek, głupiec był przyczyną waśni. I gerwazy łotr. Lecz to do sądu należy. Szkoda, żeś nie był księże w zamku na wieczerzy. Poświadczyłbyś, jak hrabia srodze mnie obraził. Po coś waść? Krzyknął robak. Tych ruin łaśni. Wiesz, jak zamku nie cierpię. Odtąd moja noga tam nie postanie. Znowu kłótnia. Kara Boga. Jakże tam było? Powiedz. Trzeba tę rzecz zatrzeć. Znudziło mnie wreszcie na tyle głupstw patrzeć. Ważniejsze ja mam sprawy niż godzić pieniaczy. Zgodzić? A cóż to znaczy? A i czynność wreszcie z tą zgodą do licha. Przerwał sędzia, tupnąwszy nogą. Patrzcie mi licha, że go przyjmuje grzecznie, chce mnie za mną zwodzić. Wiedz wasze, że soplice nie zwykli się godzić. Gdy pozwał, muszą wygrać. Nieraz w ich imieniu trwał proces, aż wygrali. W szóstym pokoleniu. Dosyć zrobiłem głupstwa z porady waszeci, zwołując podkomorskie sądy po raz trzeci. Od dzisiaj nie ma zgody. Nie ma, nie ma, nie ma! Krzycząc chodził tu po nogach obiema. Prócz tego, za wczorajszy, niegrzeczny uczynek musi mnie deprykować. Albo pojedynek. No dość mnie nudzi ta cała historia babia. A potem na cóż jeszcze wlazł mi tu ten hrabia? Z jakim prawem do zamku? Żadnym przyjacielu. On choreszką dziesiąta woda na kisielu. I mamy gnęży. A ja jego zapraszać do zgody. Chodźcie. Ważne są tu tylko powody. Pamiętasz, że Jacek chciał do wojska słać syna. Ten w Litwie zostawił. Cóż to za przyczyna? Ojczyźnie potrzebniejszy będzie. Słyszałeś pewnie, o czym już gadają wszędzie, o czym ja wiadomostki przynosiłem nieraz. Teraz czas już powiedzieć wszystko. Czas już teraz. Ważne rzeczy, mój bracie. Wojna tuż nad nami. Wojna o Polskę, bracie. Będziemy Polakami. Wojna niechybna. Kiedy z poselstwem tajemnym tu biegłem, wojsko na poczty już stało nad Niemnem. Napoleon już zbiera armię ogromną, jakiej człowiek nie widział i dzieje nie pomnął. Już są w drodze
mężczyzna wskrzeszony!